Na pewno powinniśmy wejść na ścieżkę, która umożliwiłaby przyjęcie euro, bo oczywiście dzisiaj ani to nie jest moment, ani miejsce na przyjęcie euro. Natomiast na pewno po pierwsze jest to dla nas bezpieczeństwo strategiczne, po drugie jest to dla nas w miarę stabilna waluta w stosunku na przykład do złotego kochanego przez nas, ale niestety no, będąc w sojuszu polityczno-gospodarczym, jakim jest Unia Europejska, wspólna waluta ma po prostu swoje duże zalety. Euro jest dla nas bezpieczną przystanią strategiczną, bezpieczną przystanią gospodarczą. No powiem, to nie powinien być argument, no ale niestety jest to argument, że uniezależnia Polskę od decyzji takiego stand-upera, jakim jest prezes Narodowego Banku Polskiego. Euro jest walutą, która stabilizuje ceny. To widzimy dzisiaj, jaka jest inflacja w strefie euro. To jest dla państw korzystne. W związku z tym no absolutnie powinniśmy wejść na tę ścieżkę. Ta ścieżka dojścia do decyzji, ona wymaga od nas pewnej dyscypliny finansowej, tak? Czyli musimy sprawnie radzić sobie z deficytem, musimy sprawnie radzić sobie z kursem, tak? On nie może jakoś tam znacząco się chwiać. W związku z tym no, dla polskiej gospodarki jest to bezpieczne i uważamy, że jesteśmy stanowczo za przyjęciem euro. Natomiast myślę, że ważne jest też to, że jeżeli popatrzymy na to, co ze złotówką, bo tak, jeżeli sobie przypomnimy, zamkniemy na chwilę oczy i przypomnimy, jak o złotówce i naszej walucie przez ostatnie lata mówili ci wszyscy bonzowie z Prawa i Sprawiedliwości, no to będziemy słyszeć, złotówka jest naszą wspaniałą walutą, musimy bronić, musimy mieć złotówkę, to jest nasza niezależność. A co oni zrobili ze złotówką? Kilka lat temu złotówka, 1 euro kosztowało 4, na okrągło 4,20. Dzisiaj kosztuje 5 złotych, niemalże 5 złotych i to jest robota banku centralnego. Oni tak bardzo kochali tę złotówkę, że ją po prostu starali się zabić na wszelkie możliwe sposoby. To jest prawdziwy obraz i prawdziwa twarz tej przebrzydłej władzy. Oni po prostu naszą złotówkę chcieli doprowadzić do ruiny i to nadal robią. Jestem głęboko przekonany, że euro i jesteśmy w ruchu Polska 2050 przekonani, że euro jest naszą przyszłością. Dzisiaj to, co musimy dzisiaj zrobić, to wejść na tę ścieżkę przyjęcia, która umożliwi przyjęcie euro, czyli powrócić do tych wszystkich praktyk, które umożliwią nam przyjęcie euro.